Wiele osób myśli, że największą pozycją w portfelu Warrena Buffetta jest spółka Apple, która ponoć stanowi 45% wartości jego portfela. Tym samym Warren Buffett przedstawiany jest jako inwestor, który koncentruje dużą wartość portfela w małej liczbie spółek. W rzeczywistości jednak wcale tak nie jest. Warren Buffett wcale nie koncentruje tak dużej części wartości portfela w spółce Apple. Jego portfel jest dużo szerzej zdywersyfikowany niż większość osób myśli. I skąd się wzięło to błędne przekonanie co do sposobu, w jaki Warren Buffett inwestuje i jak jest w rzeczywistości, w co naprawdę inwestuje, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku, dlatego zapraszam. Cześć i witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Jestem Patryk. Przed przejściem do tematu szybko jeszcze przedstawię sponsora dzisiejszego odcinka i jest nim broker XTB. W XTB od niedawna można kupować ułamkowe udziały w akcjach, to znaczy jeśli jedna akcja spółki kosztuje na przykład $100, ale nie chcecie wydać aż tyle, możecie zakupić pół akcji o wartości $50. Dodatkowo do 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu nie trzeba płacić prowizji za transakcję, więc XTB może być interesującym wyborem dla osób, które chciałyby zacząć inwestować na giełdzie małe kwoty. Więcej na temat ich oferty znajdziecie w opisie pod tym filmem, gdzie podlinkujemy też wszystkie niezbędne informacje oraz naszą recenzję, którą nagraliśmy na ich temat jakiś czas temu. Wracając do sposobu inwestowania Warrena Buffetta. Na wstępie już powiedziałem, że zdecydowana większość osób ma błędne wyobrażenie na temat strategii, według której Warren Buffett inwestuje. Większość osób myśli, że Apple odpowiedzialne jest za prawie połowę wartości jego portfela i to błędne wyobrażenie najwyraźniej bierze się ze stron, które na podstawie dokumentu 13F pokazują, w jaki sposób inwestują duzi inwestorzy. Dokument 13F to jest taki dokument, który obowiązkowo muszą co kwartał wypełniać inwestorzy posiadający portfel o wartości przekraczającej $100 milionów. Wymóg ten wynika z różnych powodów i jednym z nich jest ograniczenie możliwości manipulacji ceną akcji, jaką duzi inwestorzy byliby w stanie dzięki posiadanemu kapitałowi dokonać. Dzięki obowiązkowi wypełniania formularza 13F istnieje możliwość sprawdzenia, w jaki sposób inwestują najwięksi inwestorzy świata i podobno według tego dokumentu spółka Apple w portfelu Warrena Buffetta stanowi ponad 45% wartości jego portfela. Tym samym wychodziłoby więc, że Warren Buffett inwestuje w sposób skoncentrowany, to znaczy, że za stopę zwrotu jego portfela odpowiedzialna jest mała liczba spółek. Jednak o czym większość zapomina, to fakt, że formularz 13F odnosi się tylko i wyłącznie do inwestycji w spółki giełdowe, to znaczy formularz ten nie uwzględnia inwestycji w prywatne firmy, przy tym kiedy Warren Buffett inwestuje w firmę, to najchętniej w taki sposób, aby nie przekroczyć progu 5% wartości tej firmy. Próg ten uznawany jest za próg, po którego przekroczeniu jest się udziałowcem większościowym. Gdy z kolei Warren Buffett przekroczy próg 5%, wtedy najchętniej przyjmuje od razu całą firmę, która tym samym staje się jego prywatną własnością. I jak pewnie się już domyślacie, ze względu na kapitał, jakim Warren Buffett dysponuje, do pełnych przyjęć firm dochodzi stosunkowo często. Więc właśnie po uwzględnieniu tego faktu wychodzi, że Apple wcale nie jest odpowiedzialny za ponad 45% wartości jego portfela, tylko za około 15-20%. Inwestując więc w spółkę Warrena Buffetta, czyli w Berkshire Hathaway, inwestujecie we wszystkie spółki, jakie on posiada, w tym też w te spółki, które są notowane na giełdzie, czyli widoczne w formularzu 13F, jak i w te spółki, które całkowicie przejął, czyli te, które nie są uwzględnione w formularzu 13F. Liczba całkowicie przejętych firm, jakie Warren Buffett posiada, jest duża i jakie to są spółki, widzicie teraz na ekranie. Do największych i najbardziej znanych należą m.in. Geico, Duracell, BNSF Railway, Fruit of the Loom itd. Spółki, które z kolei są częścią publicznego obrotu, czyli notowane są na giełdzie i w których trzyma większościowe udziały, to są te. W pozostałych firmach, jakie posiada, kontroluje mniej niż 2% wartości firmy. Apple, jak widzicie, w 5,6% należy do Warrena Buffetta i w portfelu całościowym, czyli uwzględniając również spółki niepubliczne, Apple stanowi 15-20% wartości. Skąd wiadomo, że Apple odpowiedzialna jest za 15-20% wartości portfela i dlaczego wartość podaje w takim przedziale, to zaraz wyjaśnię. Rzeczywisty udział spółki Apple w portfelu Warrena Buffetta można obliczyć na dwa sposoby. Pierwszy, bardziej prosty, to zwykłe sprawdzenie kapitalizacji Berkshire Hathaway i wartości pozycji Apple. Berkshire Hathaway jest holdingiem inwestycyjnym, czyli uwzględnia wszystkie inwestycje Warrena Buffetta i również te w całości przez niego posiadane firmy. Dlatego kapitalizacja tej spółki może zdradzić pełną wartość wszystkich jego inwestycji. Także kapitalizacja Berkshire Hathaway wynosi około $750 miliardów,
a wielkość pozycji Apple sięga około 150 miliardów dolarów. Więc wychodzi na to, że jest to równe 20% i w związku z tym rzeczywisty udział spółki Apple w całościowym portfelu Warrena Buffetta według tych obliczeń nie wynosi ponad 45%, tylko 20%. Drugi sposób sprawdzenia prawdziwego udziału spółki Apple w portfelu Warrena Buffetta jest troszeczkę bardziej drobiazgowy. Trzeba zajrzeć do sprawozdania finansowego z minionego roku, to znaczy, że nie wszystkie kwartały z 2023 roku będą w nim jeszcze uwzględnione. I w tym sprawozdaniu widzimy, że wartość udziałów publicznych, czyli części portfela składającego się ze spółek notowanych na giełdzie, wynosi 308 miliardów dolarów. W roku poprzednim było to ponad 350 miliardów dolarów, a spadek ten wynika z BES-y na giełdzie, gdzie jego posiadane udziały giełdowe straciły po prostu na wartości. W najnowszym formularzu 13F z kolei wartość tej części portfela wynosiła już 325 miliardów dolarów, czyli w minionym kwartale część zeszłorocznych strat została już odrobiona. W zdaniu finansowym widzimy również, że gotówka z 85 miliardów dolarów w 2021 roku spadła w 2022 roku do 32 miliardów dolarów, a to oznacza, że spadki na giełdzie wykorzystał do zakupów, możliwe też, że w tych zakupach były też firmy, które przejął całkowicie. Widzimy również, że ponad 92 miliardy dolarów trzyma w krótkoterminowych amerykańskich obligacjach skarbowych, a ponad 25 miliardów dolarów w długoterminowych obligacjach itd., gdzie całość na koniec 2022 roku wyceniana była na prawie 950 miliardów dolarów. Lwia część tej wartości stanowią przy tym jego udziały pozarynkowe, czyli firmy, które w całości przejął. Jeśli więc cały jego portfel wyceniany jest na 950 miliardów dolarów, a wartość pozycji Apple równa jest około 150 miliardów dolarów, oznacza to, że rzeczywisty udział spółki Apple w całościowym portfelu sięga lekko ponad 15%. Różnica 15 i 20% udziału w jednej i drugiej metodzie obliczania wynika z przesunięcia czasowego. Wyniki ze sprawozdania finansowego nie uwzględniają pierwszych dwóch kwartałów kolejnego roku, bo sprawozdanie finansowe jest roczne, sporządzone na koniec 2022 roku. A przy kapitalizacji rynkowej mamy aktualny stan na ostatnią sesję, z kolei udział Apple w portfelu spółek giełdowych uwzględnia dane z minionego kwartału. Dlatego rzeczywisty udział Apple w portfelu Warrena Buffetta wynosi ileś, w przedziale 15% do 20%. Ale z pewnością nie, jak większość uważa, ponad 45%. Jeżeli ktoś chce jeszcze bardziej wejść w szczegóły i poznać, w jaki sposób dokładniej zarabia Warren Buffett, to w sprawozdaniu finansowym na 127 stronie można znaleźć dokładniejsze zestawienie. Jeżeli zamierzacie analizować spółkę Warrena Buffetta, to właśnie zalecam Wam, aby w tym przypadku koniecznie sięgnąć do źródła pierwotnego, bo na stronach, gdzie podawane są przychody oraz zyski firm, mamy silne zniekształcenie wyników, które spowodowane zostało zmianą bilansowania zysków. Chodzi dokładnie o to, że od 2018 roku zmianę wartości udziałów publicznych Warren Buffett musi księgować. Oznacza to, że w przypadku BES-y, kiedy spółki spadają, księgowanie to będzie jego stratą. Wiadomo, że do czasu zamknięcia pozycji, czyli do czasu sprzedaży udziałów, inwestor poza dywidendami nie otrzyma z tytułu trzymania udziałów żadnych pieniędzy i praktycznie nie ma strat. Sam Warren Buffett mówił, że ta nowa księgowość jest bezsensowna, ale nic nie zrobicie, tak już po prostu jest. Dlatego analizując zyski firm, właśnie lepiej jest dokładnie zainteresować się tematem i zajrzeć do sprawozdania finansowego. W sprawozdaniu tym widzimy po lewej stronie przychody i po prawej zyski. Przykładowo spółka Geico, jaką posiada w 100% i która nie jest widoczna w cokwartalnej aktualizacji formularza 13F, wypracowała około 39 miliardów dolarów przychodu i 1,9 miliarda dolarów straty. BNSF, czyli firma kolejowa, którą Warren Buffett posiada, wygenerowała w 2022 roku niecałe 26 miliardów dolarów przychodu i 7,7 miliarda dolarów zysku. Firmy energetyczne, które posiada, czyli segment BHE, czyli Berkshire Hathaway Energy, wygenerował w 2022 roku ponad 26 miliardów dolarów przychodu i ponad 3 miliardy dolarów zysku. I tak dalej. Całościowo jego posiadane firmy wypracowały w 2022 roku niecałe 302 miliardy dolarów przychodu i 34,7 miliarda dolarów zysku, co jest więcej niż w poprzednich latach 2021 i 2020. W kolejnym wierszu w Investment and Derivatives
relative gains, losses, widzimy jego udziały w spółkach notowanych na giełdzie i jako, że tu uczestniczy jedynie jako współwłaściciel, czyli akcjonariusz spółki, ta część portfela nie wypracowuje wyniku operacyjnego. Jednak ze względu na zmianę bilansowania zysków z udziału, teraz Warren Buffett księguje w rocznym sprawozdaniu finansowym zmianę wartości tych udziałów. W 2022 roku na giełdzie mieliśmy Bessę, w związku z tym również jego udziały w spółkach straciły na wartości. Tę stratę wartości musi teraz od 2018 roku księgować i ona w 2022 roku wyniosła prawie 68 miliardów dolarów. Także w spółce Berkshire Hathaway mamy z jednej strony portfel inwestycyjny, który składa się z publicznie notowanych spółek i z drugiej w pełni posiadane firmy, które przynoszą regularny przepływ pieniężny. Portfel inwestycyjny nie generuje przepływu pieniężnego, pomijając dywidendy, ale zmianę jego wartości musi wykazać jako zysk lub jako stratę. Przez to realny wynik netto spółki będzie zniekształcony o zmianę wartości portfela inwestycyjnego. Więc podsumujmy sobie to. Warren Buffett wcale nie inwestuje w sposób skoncentrowany i Apple nie stanowi ponad 45% wartości jego portfela, tylko w rzeczywistości ileś między 15 a 20%. Różnica jest więc znacząca, jednak mimo to można dalej powiedzieć, że Apple może mieć dość istotny wpływ na wartość jego portfela, ale nie tak znacząca, jak gdyby była odpowiedzialna za prawie połowę jego wartości. Aktualna wartość portfela inwestycyjnego sięga 325 miliardów dolarów, gotówka, w której skład wchodzą również obligacje, to około 150 miliardów dolarów i pozostałe ponad 600 miliardów dolarów to udziały w innych firmach, jakie posiada w całości. Można podsumować, że dokładny skład portfela Warrena Buffetta wygląda następująco. Około 14% w gotówce, w tym obligacje, około 30% w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie, jest to ta część portfela, którą widzimy w formularzu 13F i około 56% w firmach, które posiada w całości po przejęciach. Czyli zdecydowana większość wartości portfela Warrena Buffetta to udziały w firmach, które nie są częścią portfela inwestycyjnego składającego się ze spółek giełdowych i to też oznacza, że skład portfela Warrena Buffetta, jaki widzimy na różnego rodzaju stronach, jest w zasadzie niekompletny. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat spółki Warrena Buffetta, czyli na temat spółki Berkshire Hathaway, mówiliśmy też już w innym odcinku więcej na ten temat i tam też wspominałem o tym, że Apple w rzeczywistości stanowi dużo mniejszy udział w całościowym portfelu Buffetta niż większość myśli. Link do tego filmu, do tego odcinka będzie w prawym górnym rogu ekranu. Tyle na dzisiejszy odcinek. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie wciśnijcie suba tutaj pod tym filmem. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to koniecznie dajcie łapkę w górę i mamy nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!